Lost Planet jest serią, która w bardzo dziwny sposób, z pozycji sukcesu, szybko spadła do miejsca, w którym już mało kto o niej pamięta. Sam Capcom, jej twórca, również tu nie pomaga, a wręcz mogłoby się wydawać, iż dokłada wszelkich starań do tego, by ta została zapomniana. I wielka to szkoda, gdyż nie jestem raczej osamotniony w opinii, że pierwszy Lost Planet był jednocześnie pierwszą prawdziwie next-genową grą na Xboxa 360. Podczas gdy inni tłukli na ten sprzęt w sumie to samo co wcześniej, tyle że teraz w HD i z nieco lepszymi teksturami, Lost Planet sprawił, iż kały wyskoczyły nam z orbit. Jego efekty pogodowe, przytłaczająca ilość wrogów, fizyka i duże otwarte poziomy, a nawet mechy, były czymś, co wymagało ogromnej mocy nowej wówczas maszyny. A przy tym wszystkim była to po prostu całkiem dobra gierka z pewnymi oczywistymi Capcomowymi naleciałościami. Jej wydany po 4 latach sequel uderzył w to, co było wówczas szalenie popularne. Sieciowy tryb kooperacyjny. Dosłownie, cała gra została przygotowana z myślą o nim i nawet wtedy dla jednego gracza towarzyszyć będą nam boty. Jest to wciąż bardzo fajna, a w mojej opinii pod pewnymi względami lepsza od poprzednika gierka, która niestety z perspektywy czasu przez wzgląd na nacisk na tryb sieciowy zestarzała się bardzo kiepsko. Wydany na przełomie generacji Lost Planet 3 jest ciekawym przypadkiem. Już w chwili premiery został oceniony najgorzej z całej serii. Stracił też niemal wszystko, co na tle konkurencji wyróżniało jego poprzedników. Stał się za to mocno sztampowy. Do tego stopnia, że już tylko skute lodem lokacje wyróżniały go na tle innych podobnych strzelanek. Posiada za to, w mojej opinii, najlepszą w serii fabułę. A ta sztampowość i zerwanie z Capcomowym kiczem tamtych czasów może sprawić, iż dzisiaj łatwiej będzie zacząć swą przygodę na EDN3 właśnie od niego. Pozwoliłem sobie przygotować taką ankietę. Którą odsłonę z całej serii najcieplej wspominacie i z perspektywy czasu uważacie za najlepszą? No cóż, jej wyniki pozwoliły mi wyciągnąć dwa wnioski. Po pierwsze, część pierwsza wygrała z tak ogromną przewagą, dlatego, że była właśnie pierwsza, najbardziej unikatowa i w czasie, w którym miała swą premierę, wywołała taki najbardziej efekt wow. Sekundo, oglądają mnie chyba jacyś, no nie wiem, kulinarni zboczeńcy. Ja jestem w stanie zrozumieć naprawdę wiele, chociażby picie Arnolda z lodoherbatą, ale kurde, no ludzie, naleśniki z musztardą to jest jakieś naprawdę głębokie zboczenie. Naleśniki wcina się tylko i wyłącznie w połączeniu z dżemem pomidorowym. Ewentualnie ćwikłą. Masz, posmaruj ćwikłą. O k***a, jaka dobra. Pierwszy Lost Planet wydany został w 2006 roku, na słynącego z migotających na czerwono diod Xboxa 360, a po roku na Windowsa z obowiązkowym i od dawna znienawidzonym Games for Windows Live, najbardziej idiotycznym pomysłem w historii Microsoftu. Po czym dopiero w 2008 wylądował w napędach PlayStation 3. Fani grajstacji zostali tu podwójnie pokrzywdzeni. Nie dość, że musieli długo czekać, aż spece z Capcomu ogarną, jak się klepie gry na małego wówczas Sela, to jeszcze jako środkowy palec wymierzony w ich stronę, w tym samym roku wydana została ulepszona wersja gry o podtytule Colonies Edition, tylko na Xboxy oraz peceta. W sumie można powiedzieć, iż nie dodała ona wiele. Od kilka pukawek oraz nowy tryb, wzorowany na Mercenaries z Resident Evil. Ponadto wersja na konsole Sony, jak to zazwyczaj bywało na początku tamtej generacji, działa mniej stabilnie. Chociaż ja osobiście nigdy nie doznałem aż tak znacznych spadków płynności. Z drugiej strony, osłoną dla tych, co grali na tym systemie, były praktycznie nieistniejące czasy wczytywania oraz poprawiona kolorystyka gry, która jeszcze lepiej oddawała klimat wiecznej zmarzliny panującej na planecie EDN3. A jakby nie patrzeć, był to jeden z głównych powodów na sięgnięcie po ten tytuł. Bo widzicie, Lost Planet nie mógł pochwalić się chociażby dobrą fabułą. Jako iż Ziemia cierpi z powodów zmian klimatycznych oraz niedoboru energii, podjęto próbę kolonizacji podobnych planet. Jedną z nich jest przechodzące epokę lodowcową EDN3. Niestety, zamieszkujące go stworzenia, zwane Akridami, okazały się zbyt wielkim wyzwaniem dla ludzkości. Tak więc korporacja Nevak porzuca na śmierć dotychczasowych kolonistów i daje nogi za pas. Pozostali przy życiu, na przekór wszystkiemu nauczyli się korzystać z generowanej przez Akridy płynnej energii termalnej oraz rozwinęli bazujące na niej technologie, pozwalające nie tylko przeżyć ekstremalne mrozy, ale też podjąć walkę na bardziej równym gruncie.
I to wówczas na scenę bohatersko powrócił Newak w celu przejęcia technologii oraz uprzemysłowieniu pozyskiwania energii termalnej. A żeby akcjonariusze mogli spać spokojniej, pozostałych przy życiu ludzi nazwano psieżnymi piratami, których należy bezwzględnie eksterminować. No pirate. I hope you enjoy wallowing with your own kind in this dump. But it's time to take you out with the rest of the garbage. Przyjdzie nam się wcielić w Wayne'a Holdena, syna Gale'a Holdena, genialnego wynalazcy, który przed śmiercią zostawił nam swoje prototypowe urządzenie, zdolne wyleczyć użytkownika z każdych ran oraz przedłużyć jego życie o dekady. Z początku jesteśmy zwykłym popychadłem od podaj, przynieś, pozamiataj, ale z czasem przypominamy sobie, kto uśmiercił naszego ojca, a że jest on szychą w Newak, to już lecimy po trupach do celu. Nazywać to nieangażującym byłoby przesadą, bo na dobrą sprawę fabuła jest tutaj tylko podkładką do przemierzania kolejnych poziomów i jedynym światełkiem w tunelu jest cringe'owy, w iście kapkomowym stylu wielki zły gościu, który przy okazji wygląda praktycznie jak wielki zły profesorek z Devil May Cry 4. Try it, snow pirate. Tak, jak nie obchodziła mnie absolutnie żadna postać, ani jej losy w całej grze, tak nie pomijałem cutscenek tylko i wyłącznie z nadzieją na to, że ponownie zobaczę tą pocieszną facjatę. Uwielbiam to, jak jest on bezpardonowo, kreskówkowo wręcz zły. To powoduje, że jest on jednocześnie jedyną postacią, która nie sprawia wrażenia pozbawionej duszy i osobowości kukły. I będzie jedyną, którą zapamiętamy po zobaczeniu napisów końcowych. Lost Planet nie mógł również pochwalić się specjalnie wyrafinowaną rozgrywką, choć tutaj miał swoje momenty. I ja nie powiem, gra nawet dzisiaj potrafi być cholernie przyjemna. Momenty, które przed laty najbardziej tkwiły mi w pamięci i które nawet teraz uważam za najlepsze, to walki z bossami, czy ucieczki przed wyrwanymi prosto z diuny czerwiami lodowej pustyni. Przedzieranie się przez potężne hordy akridów, czy niejedna sekcja, w której pilotujemy mecha, potrafią przykuć do ekranu. A być może jeśli do tego znieczulimy się browarkiem lub dwoma, zapomnieć, chociaż na tą krótką chwilę, o upierdliwym, a wręcz frustrująco kiepskim sterowaniu. Nie wydaje mi się. Każdy akrid, czy to mały, czy duży, ma swoje słabe punkty, które zgodnie z ówczesną modą musiały być dobrze widoczne. Więc świecą na jaskrawy czerwony, tak by nawet najbardziej ułomny gracz wpadł na to, że to właśnie w nie trzeba celować. A nawet jeśli jeden z drugim się tego nie domyśli, gra przypomni o tym fakcie tak z półtuzina razy. Niestety, z drugiej strony regularnie zapomina o tym, że to właśnie przedzieranie się przez gniazda tych stworów jest najlepszym, co ma do zaoferowania i rzuca nas przeciwko siłom złej korporacji. Jej turboelitarni najemnicy swą inteligencją bez problemu dorównują starej parze brudnych gaci, to też potrafią jedynie stać w miejscu i do nas strzelać, okazjonalnie przypominając sobie, iż w sumie to nawet nie najgorszym pomysłem będzie znaleźć sobie wygodny winkel, za który można by się schować. To też przysporzą nam problemów jedynie w chwili, gdy wyskoczą na nas z najpotężniejszą pukawką, taką jak wyrzutnia rakiet czy działko laserowe. Bez tego, będąc nawet za sterami najpotężniejszego mecha w całej grze, pozostaną łatwym celem. Nawet w przypadku, gdy my popielać będziemy sobie w wygodnych kapcioszkach. I tu nie chodzi już tylko o nich i tą ich superinteligencję, ale też o kwestię systemu regeneracji zdrowia, jaki został tu zaimplementowany. Na papierze to wszystko wygląda super, naprawdę. Nasze zdrowie regeneruje się powoli, tak długo jak mamy pozyskiwaną z wrogów oraz przeróżnych magazynów energię termalną. Możemy ponadto przytrzymać guzik błyskawicznej regeneracji, co jednak sprawi, iż przez tą chwilę staniemy się bezbronni. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że ta energia nieustannie będzie zużywana również przez system podtrzymywania naszego życia. Tym szybciej, im bardziej nieprzyjazne warunki pogodowe będą nam towarzyszyć. Ponadto jej zapas służy również do zasilania pilotowanego przez nas mecha, a im większego i potężniejszego sobie upatrzymy, tym szybciej się z nią pożegnamy. Nie wspominając już o broni energetycznej, która również czerpie z tego cennego zasobu. Tyle, że jest tak tylko w teorii. W teorii mieliśmy się stresować wychodzeniem na śnieg i pilnowaniem jej zapasu. W teorii mieliśmy starać się unikać ran, by móc ledwo co wpaść do jakiegoś budynku i schronić się przed burzą śnieżną. W
praktyce niemożliwym jest nie mieć pełnych zbiorników już na chwilę po rozpoczęciu kolejnego poziomu. Tak samo jak w praktyce możemy zwyczajnie omijać wrogów i biec prosto do celu. Jest to oczywiście następstwem wczesnej ery otwartych poziomów w grach akcji. Twórcy nie wiedzieli jeszcze do końca, jak za to wszystko się zabrać. A Capcom ponadto postanowił ułatwić nam pokonywanie przeszkód za pomocą wyciągarki. Tym, czym przede wszystkim bronił się Lost Planet, była wspaniała grafika, oryginalna lokacja i ten niesamowity klimat. Gracze byli już nieco znudzeni zniszczonymi wioskami czy lasami powtarzającymi się w grach wojennych. A tu pach, skuta lodem planeta, pełna ciekawych potworów i zmiecionych przez burze śnieżne budynków, należących do pierwszych kolonizatorów. Jasne, że końcówka gry obfituje już w nudne i powtarzalne stalowe korytarze. Ale do tego czasu, no po prostu wow, było naprawdę dobrze. A gdyby Capcom dołożył więcej starań w ostateczne dopieszczenie ów tytułu, to kto wie, mógłby to być jeden z tych niezapomnianych klasyków tamtej generacji. Tymczasem każda zaleta, każdy fajny pomysł sabotowany jest przez brak dopracowania. Weźmy na przykład kwestię audio. Muzyka jest przeważnie świetna, a w najgorszym wypadku po prostu dobra. Ale już gra aktorska to kicz na miarę późnych lat PlayStation 1. Yuri, can I come in now? The thermal energy and your arm will be our little secret. It's complicated. Odgłosy walki również nie są wystarczająco soczyste, a najgorzej jest tu z miksowaniem audio. No, przynajmniej w wersjach konsolowych. Ja grałem swego czasu na Xboxie i jest to preferowana przeze mnie wersja, ale tak samo cierpi na problem z miksowaniem. Dialogi przeważnie są za cicho, kiedy indziej mogą być za głośne. Wystrzały zawsze są za cicho oraz brzmią zwyczajnie kiepsko. Przez co nawet seria z minigana brzmi co najwyżej jak pyrkanie z pistoletu maszynowego albo głupiej wiatrówki. A coś takiego jak odpowiednia propagacja dźwięku z uwzględnieniem tego, czy walczymy w stalowym korytarzu, czy na zaśnieżonym, otwartym polu, to już po prostu marzenia ściętej głowy. Pomimo mego ogólnego narzekania i wynajdywania kolejnych wad Lost Planet, ja tę grę naprawdę darzę ciepłym uczuciem, no mam z nią bardzo pozytywne wspomnienia. Osobiście nigdy nie dałbym jej tego 8 na 10, co było konsensusem w czasie jej premiery, ale też zdecydowanie rozumiem, skąd tak wysokie oceny się wzięły. Lost Planet był po prostu czymś nowym, świeżym, prawdziwym next genem. Dlatego też zarówno gracze, jak i recenzenci tak się nad nią rozpływali. Osobiście nigdy naprawdę nie uważałem tego za nic super wybitnego i tam ponadczasowego, ale gdyby go odpowiednio dopieścić, to mogłoby być naprawdę dobrze. Dobra, ale co z wydanym lata później sequelem? Nie jest dobrze. Co prawda nie jest źle. Można powiedzieć, że jest średnio. Jak już we wstępie powiedziałem, Lost Planet 2, zgodnie z panującą wówczas modą, został przygotowany jako tytuł pod tryb sieciowy. Nawet kampania, w którą da się grać solo, przewidziana była tak naprawdę jako tryb kooperacyjny. I obfituje w sekcje takie jak obsługa potężnego działa, które wymaga nie mniej niż trzy współpracujące osoby. Jedna celuje i strzela, druga ładuje i w miarę możliwości energetyzuje amunicję, a trzecia przynosi ją ze składu oraz obsługuje systemy chłodzące lokomotywę. No, ale grając solo możemy liczyć tylko na to, że boty przyniosą nam tą cholerną amunicję ze składu, co już na start sprowadza prostą i bardzo przyjemną walkę z bossem do rangi co mam do cholery robić, przecież się nie rozdwoję. All of this just works. No ale chwila. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Lost Planet 2 pod kątem samego gameplayu jest znacznie bardziej rozbudowany oraz różnorodny względem swego poprzednika, a jednocześnie pozostaje w pełni grywalny solo. Co ma w tej chwili kluczowe znaczenie, jako iż zarówno Xbox 360, jak i PlayStation 3 nie wspierają trybu online dla tego tytułu. A wersja na komputery, nawet jeśli mamy ją na Steamie, spaczona jest idiotycznym Games for Windows Live od Microsoftu, więc tym bardziej pozostaje niesprawna.
Capcom, pragnąc chyba zapomnieć o tej serii, już od 3 lat rozkłada ręce, twierdząc, iż przygląda się problemom z portem na peceta, ale na tym cała sprawa się kończy. Pyk, pyk, płytki jako tako i fajrant. Usprawnień sequela względem oryginału jest całe zatrzęsienie. Lepsze, bardziej precyzyjne sterowanie, więcej broni, większe hordy, bardziej różnorodnych i sterowanych przez lepsze SI wrogów, więcej mechów, które ponadto można teraz naprawiać, bardziej różnorodne i ciekawsze poziomy oraz cele misji. Tym bardziej, że pod koniec jedynki zapoczątkowaliśmy ocieplanie się klimatu. Więc teraz przymierzamy nie tylko lodowe pustkowia, ale też dżungle, piaszczyste pustynie, unoszące się na oceanie miasto, a nawet polecimy na orbitę. Akcja jest szybsza, przyjemniejsza, lepiej zbalansowana, a cała gra nie jest już tak banalnie prosta. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż możemy się odradzać po utracie zdrowia. Po prostu wykonując cele misji, zdobywamy kolejne punkty pozwalające nam na to. Jasne, gra z czasem robi się powtarzalna. Oczy rzucają się zwłaszcza misje typu broń czegoś tam przez ileś tam czasu. Inną wadą jest niepokojący brak groźnych akridów. Znaczy się, regularnie będziemy z nimi walczyć, a już zdecydowanie większość bossów będzie należeć do ich gatunku. Moim ulubionym był gigantyczny czerw, który niegdyś prześladował nas w jedynce. Jednak tam nie dało się go utłuc. Tutaj można się w końcu zemścić za te liczne wczytywanie gry po tym, jak nas bezpardonowo zeżarł. Czy inaczej, przez większość czasu będziemy walczyć z wrogimi żołnierzami przy różnych frakcji, co szybko robi się nudne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę długość kampanii oraz że pomimo usprawnień sztucznej inteligencji, wciąż są raczej głupi i niegroźni. Przejście jedynki zajęło mi jakieś 5 godzin. Dwójka to już inwestycja około 12. 12 godzin, podczas których najpierw będziemy się dobrze bawić, ale dość szybko dopadnie nas monotonia, w czasie której błagać będziemy o jakąś ciekawszą sekcję albo bossa. Jednego i drugiego jest tu zdecydowanie za mało. Jeszcze gdyby gra ratowała się jakąś tam fabułą. Ale ta jest nawet gorsza niż była w jedynce. Fabularnie, drugi Lost Planet jest jak kubeł KFC po spotkaniu z przeciętną amerykańską mamuśką. Pełen dobrze obgryzionych odpadów, których nie uratują i tak bardzo nieliczne cutscenki. Większość z nich to zwyczajny zapychacz czasu, który można zwyczajnie pominąć. Ale dobra. 10 lat po wydarzeniach z jedynki, klimat EDN 3 poprawił się na tyle, by planeta w końcu nadawała się do zamieszkania. Ludzie wciąż muszą jednak walczyć z Akridami oraz korporacją Nevak, która wróciła z jeszcze większymi siłami, by przejąć kontrolę nad energią termalną. Ale jakimś cudem, pomimo tego, w zaledwie dekadę, koloniści podzielili się na całą masę zwasionych frakcji, które niekiedy przypominają dzikusów z Mad Maxa i ledwo mówią ludzkim językiem. W 10 lat po wydarzeniach z jedynki. No, niezłe jaja. W każdym razie wszyscy oni muszą się ostatecznie zjednoczyć, by powstrzymać Nevak przed wywołaniem kolejnej epoki lodowcowej, po to by móc zbierać więcej energii termalnej. W jedynce chcieli doprowadzić do ocieplenia klimatu. Byli źli. W dwójce chcą doprowadzić do ochłodzenia klimatu. Są źli. Capcom tak bardzo nie potrafi w sensowną fabułę i angażujące postaci, że to aż boli. Gra podzielona jest na rozdziały. W każdym przyjdzie nam poprowadzić żołnierzy innej frakcji, co w sumie absolutnie nic nie zmienia, a wprowadza jedynie chaos. Raz gramy jedną frakcją, a za chwilę zabijamy jej żołnierzy. Wszystko po to, by podczas ostatnich 5 minut wszyscy zaśpiewali Kumbaya i pokazali faka Nevakowi. Headshot.
Co z kolei zasługuje na ogromną pochwałę, to gigantyczna wręcz poprawa kwestii audiowizualnej. Grafika jest jeszcze lepsza, walki odbywają się na jeszcze większą skalę, przy czym gra działa płynniej na PlayStation 3, co było normalne, jako iż twórcy z czasem uczyli się wyciskać coraz więcej mocy z tamtej generacji. Do tego stopnia, że gry z jej początku wyglądają wręcz komicznie w zestawieniu z jej końcem. Tak czy inaczej, grając dzisiaj, nie czułem, a raczej nie widziałem specjalnie wiegu tej gry. Poza limitem na 30 klatkach na sekundę, co boli. Ale po kilku głębszych da się jakoś znieść. Nie wydaje mi się. Jednak najbardziej pochwalić muszę kwestię audio. Ogromna, wręcz gigantyczna, kolosalna, monstrualna poprawa pod każdym względem. Dialogi, pomimo że o kant dupy, brzmią dobrze. Odgłosy wystrzałów są mięsiste, potężne i sprawią, iż sąsiedzi cię znienawidzą. Eksplozje, odgłosy trafienia wrogów, no petarda, miksowanie audio. W końcu mamy to! Wszystko jest tak, jak być powinno. Nadal świetna muzyka nie jest ani zdominowana, ani nie zagłusza reszty. Wystrzały słychać dobrze, ale ponownie, nie zagłuszają komentarzy wrogów, ani nic podobnego. Po prostu jest dobrze. I ponownie, pomimo mego ogólnego narzekania, bawiłem się dobrze. Gra się w to zdecydowanie lepiej, przyjemniej niż w jedynkę, ale też przez wzgląd na praktycznie nieistniejącą i totalnie bezsensowną fabułę, szybciej tracimy zainteresowanie i wkrada się monotonia. Naprawdę, wielka szkoda, że dzisiaj multi tej gry już nie istnieje, bo wówczas zdecydowanie wciąż mógłbym to polecić. No ale zanim przejdę do części trzeciej, słów kilka o spin-offie, o którym prawdopodobnie nie wiedzieliście. Nada? Tsuita ka? No cóż, nie przyszło mi nigdy zagrać w EX Troopers, jako iż jest to RPG, który nigdy nie doczekał się nawet fanowskiego przekładu na język angielski. Ta, nie przesłyszeliście się. To jest JRPG, z naciskiem na dynamiczną walkę i tryb multiplayer. W sumie jest to taki trochę klon Phantasy Star Online. Mamy tu bazę, w której zbieramy zadania, kupujemy sprzęt, rozwijamy postać oraz prowadzimy dialogi. Po wszystkim udajemy się na planetę w celu wykonania ów zadań, na zbierania doświadczenia za pokonanych wrogów, jak i surowców celem zdobycia sprzętu, który pozwoli nam powtarzać dokładnie to samo, lecz w jakiejś tam trudniejszej lokacji. Jak już powiedziałem, nie dane mi było zagrać, ale giereczka wygląda na turbo powtarzalną. Zakładam, iż nawet tego nie zauważyliście, ale zademonstrowany gameplay pochodzi z etapów, pomiędzy którymi jest nawet parę godzin różnicy. Gra została wydana na 3DS-a oraz PlayStation 3, co oznacza, iż już na starcie na zawsze miała pozostać w Japonii. Jako taka posiada typowo mangową stylistykę. I kurde, jeśli mam być szczery, to pomimo bycia fanem japońszczyzny, nie podoba mi się to, co widzę. Może i gra posiada jakąś głębię, bo w końcu doczekała się bardzo solidnych ocen, ale na wizus, no, podobają mi się jedynie kreatywne cutscenki. A w ucho wpada naprawdę przyjemna muzyka. Z tego, co wyczytałem, fabuła również tyłka nie urywa. Ot, jesteśmy studentem Akademii Newak i trafiliśmy na EDN3, by wykonywać zadania od przełożonych. Myślę, iż w tym jednym przypadku naprawdę wiele nie straciliśmy. Temu też zapraszam do czegoś znacznie ciekawszego. Trzecia odsłona Lost Planet nie została stworzona przez Capcom. Jakoś tak w 2009 roku Keiji Inafune, facet, który oszukał większość świata kłamiąc, iż jest twórcą Megamena, okazał się być również największym rakiem japońskiego game devu tamtych lat. Osobą, która niemal zniszczyła Capcom. To on bowiem powiedział, iż świat nie lubi już japońskich gier, więc japońskie firmy, je tworzące, powinny się zająć tylko wydawnictwem, a sam proces tworzenia pozostawić ekipom z zachodu. A jako iż w tamtym czasie obejmował bardzo wysoką pozycję w swojej korporacji, ta naturalnie poszła za jego radą. No cóż złego mogłoby się stać? Już raczej każdy z nas wie, jak to się dla japońskich firm pokończyło. Capcom jest jedną z nielicznych, której po czasie udało się powstać niczym Feniks z popiołów. A to właśnie dzięki temu, że zerwali z tworzeniem na siłę zachodnich gier.
a powrócili do tworzenia charakterystycznego dla nich i naprawdę przyjemnego kiczu. Nie żeby Lost Planet 3 nie był kiczowaty, ale... I teraz raczej każdy mój widz zna mą opinię o Spark Unlimited. Firmie, która tworzyła krapy i tylko krapy. Każda ich gra to gówno. Od Call of Duty Finest Hour, przez Legendary, aż po Jajba, Ninja Gaiden Z, która wręcz zabiła tę markę. Wszystkie poza Lost Planet 3, który jest najlepszą grą, jaką kiedykolwiek zrobili. Czyli grą do bólu aż średnią. Tyle, że jest to jednocześnie prawdopodobnie mój ulubiony Lost Planet. A przynajmniej pod pewnymi względami. Już wyjaśniam. Hey, I thought you might need some music up there to keep you sane, keep you thinking of home, so there's a playlist for me attached to this message. Hopefully it all magically works and you can play it as soon as your rig's up and running. Trzeci, jak na razie ostatni Lost Planet, jest jedyną grą w serii z naprawdę interesującą fabułą oraz postaciami. Jak i przede wszystkim jest to prequel, opowiadający o wysiłkach pierwszych kolonizatorów EDN 3. Wcielamy się w nim w Jima Peytona, robotnika, który w celu zapewnienia dobrobytu swej pozostawionej na Ziemi rodzinie, podpisał kilkuletni kontrakt z Nevak. Jest to mega pozytywna postać, która już chwilę po awaryjnym lądowaniu na planecie pokazuje, na co ją stać. Oczywiście, jako że jesteśmy tutaj pierwszymi ludźmi, nasze zadanie jest znacznie bardziej wymagające. Arkridy mają nad nami ogromną przewagę, a na posiłki nie ma co liczyć. Kolejne dni mijają nam na prowadzeniu odwiertów, wykonywaniu prac naprawczych oraz ratowaniu, kogo tam akurat dopadły Arklidy. Jednak z czasem zaczynamy odkrywać dowody wskazujące na to, że Nevak, jak przystało na złą korporację, kłamie. Kwestia tego, czy Jim postawi na szali dobrobyt i bezpieczeństwo swojej rodziny, czy zdecyduje się chronić swą nową rodzinę na EDN 3. Jego rozterki potrafią wzbudzić emocje, zwłaszcza, iż jest to naprawdę fajna postać. Dramatyzm sytuacji jedynie pogłębiany jest przez liczne wiadomości, które nagrywają i przesyłają sobie wraz z żoną, oraz te wszystkie momenty, w których zwyczajnie cieszy się życiem wraz z przyjaciółmi z kolonii. You must be the weather girl. So, I'm staring daggers. No oczywiście, gdyby było tak dobrze, jak to wszystko dotychczas przedstawiłem, to nie mogłaby być gra od Spark. Omawiany tytuł ma ogromne problemy z pacingiem. Bywa, iż przez blisko 2 godziny fabuła nie posunie się o milimetr naprzód, a my przez ten czas jedynie strzelamy do wrogów oraz łazimy z miejsca na miejsce w naszym cholernie powolnym mechu. I to jest problem, bowiem fabuła oraz rozterki Jima są najlepszym, co gra ma nam do zaoferowania. Sam gameplay jest zwyczajnie nieoryginalny i nieangażujący, a do tego cholernie frustrująco wręcz wtórny. Na start pożegnajmy się z systemem gromadzenia energii cieplnej do zasilania naszego sprzętu. Teraz jest to bezużyteczna waluta, za którą kupimy ulepszenia i specjalną amunicję. Bezużyteczna, bo zawsze będziemy mieli jej aż nadto. Nawet jeśli postanowimy zignorować większość zadań pobocznych. Przywitać się za to możemy z bardziej szampowym systemem autoregeneracji zdrowia. No trudno, aż tak wiele to chyba nie zmienia. Co za to uległo ogromnej zmianie, to zmniejszenie różnorodności wrogów, naszego uzbrojenia oraz skali walk. Strzelać będziemy zazwyczaj do paru wrogów jednocześnie. Są oni teraz bardziej defensywni i pomimo bycia głupimi potworami, szukać nawet będą sięgających do pasa niezniszczalnych kartonów, by się za nimi schować. Bo dana generacja dosłownie zakochana była w niezniszczalnych i sięgających do pasa kartonach rozrzuconych co parę kroków w każdej kurwa grze. Przepraszam, to było do mnie, bo nie masz nade mną żadnej władzy w moim zajebistym forcie. Sami również wyposażeni będziemy w sztampy gatunku, które ledwo radzić będą sobie z pojedynczymi wrogami. Nie mówię, że to wprowadzi jakieś wyzwanie, po prostu wydłuża każdą walkę. A tych i tak jest za wiele i każda wygląda dokładnie tak samo. Gra czerpie z powtarzalności do tego stopnia, że nawet każdego bossa przyjdzie nam pokonać nie raz, nie dwa, ale 3 do 4 razy. Raz na piechotę, raz w mechu i raz albo dwa w mechu, z którego możemy w każdej chwili wyjść. Oczywiście, ów mech nie jest uzbrojony, bo to maszyna do pracy. Temu też radzić będziemy sobie musieli wiertłem oraz machaniem na ślepo wielkim robotycznym ramieniem. To nie byłoby jeszcze takie złe, gdyby nie fakt, że teraz Lost Planet jest grą o otwartym świecie. Prawie otwartym. Kolejne jego sekcje oddzielone są długimi ekranami wczytywania.
co nie pomaga. Zwłaszcza, iż każde kolejne przejście przez ten sam obszar respawnuje na nowo jego wrogów. What? No! Jasne, znajdziemy tu również sekcje bardziej oskryptowane. I to w nich właśnie odkryjemy, że Lost Planet 3 nie chciał być Lost Planet. I nawet jego logo nie bez przyczyny przypomina logo innej, bardzo popularnej wówczas gry TPP. Bez jaj. Mamy tutaj sekcję rodem z Ishimury, gdzie przemierzając ciemne korytarze, będziemy strzelać do dwóch najbardziej irytujących rodzajów arkidów. Nawet muzyka będzie wówczas brzmiała na przemian. Raz jak z Dead Space, a raz jak z Doom 3. Drogą, muzyka jest tutaj dla mnie na ogromny, gigantyczny wręcz plus. Naprawdę, bez cienia przesady, muszę wam to powiedzieć, jest to prawdopodobnie najlepszy aspekt całej tej gry i potrafi być chwilami wręcz wybitna. Mocno wchodzi w klimaty rocka przygrywającego ludziom ze StarCrafta. To jest taki miks a la rocka z Dzikim Zachodem. Naprawdę przyjemnie się tego słucha, nawet i poza samą grą. No ale w końcu mowa tu o gównomistrzach ze Spark Unlimited, więc cała reszta doprowadzi nas albo do śmiechu, albo do nerwów. Po pierwsze, niektóre cutscenki brzmią o połowę głośniej niż cała reszta gry, a w dodatku bez żadnej wyraźnej przyczyny wzbudzają subwoofer i basy do ciągłej i intensywnej pracy. Sister, I've rehabbed injuries before. Should have been down for months. So, all respect to your daddy's nectar, but one of us is a crazy woman here. Po drugie, dialogi nagrane zostały wyraźnie w różnych studiach i na różnej jakości mikrofonach, gdzie te gorsze, by zachować odpowiednią głośność oraz iluzję jakości, zostały postawione zdecydowanie zbyt blisko otworów gębowych osób podkładających głosy. Aby dopełnić obrazu nędzy i rozpaczy, tylko Jim zasłużył sobie na motion capture, podczas gdy cała reszta kłapie ustami na chybił trafił, praktycznie nigdy nie wkomponowując się animacją w wypowiadane kwestie. Co bardzo dodaje kiczu i upewnia nas o tym, że grę robiło Spark. Swoją drogą zrezygnowali oni z bardzo dopracowanego wówczas silnika MT Frameworks na rzecz Unreal Engine 3, co sprawia, że chwilami gra jest doprawdy piękna i niejednokrotnie zawiesimy na czymś wzrok. Szkoda, iż późniejsze lokacje są już tylko byle jakim, kopiuj wklej, co pogłębia poczucie monotonii, powodowanej przez powtarzanie zadań nieustannie w tych samych miejscówkach. Druga sprawa, płynność gry, zwłaszcza na PlayStation 3, jest żałosna. Jak tylko dojdzie do więcej niż jednej eksplozji wroga jednocześnie, albo na ekran wpadnie w ogóle więcej niż dwóch arkidów, to przygotujmy się na zwykły pokaz slajdów. Ja nie chcę, by to wszystko brzmiało jakoś tak bardzo negatywnie. Gra nie jest zła. Mi naprawdę podoba się ten koncept przemierzania planety jako taki szary robotnik, stawiający na szali dobro swojej rodziny oraz z drugiej strony dobro swych dobrych przyjaciół, którzy stali się taką jego drugą rodziną. Chociaż nawet to nie jest do końca wykorzystane, gdyż, jak już powiedziałem, fabuła rozwija się bardzo nierówno. A o czym nie wspomniałem, to że cała gra jest flashbackiem umierającego Jima, co z jednej strony ma ogromny potencjał. W końcu Call of Juarez Gunslinger jest jedną z tych gier, które go wykorzystały. Lost Planet 3 nie jest. W pewnych momentach wręcz zapominałem o tym, iż jest to opowieść starego Jima. I myślę, że to jest dobre podsumowanie tej gry. Pełno niespełnionego potencjału. Jej największym grzechem jest nuda, nieoryginalna rozgrywka, powtarzalność, monotonia i to, że od pewnego momentu po prostu wszystko wydłużane jest na siłę. Jesteśmy posyłani do gówno zadań, podczas gdy w tle rozwija się coś znacznie bardziej interesującego. A mówię to jako osoba, która i tak nie zrobiła większości zadań pobocznych, gdyż te totalnie zniszczyłyby mi jakąkolwiek frajdę czy zaangażowanie. Czy z perspektywy czasu polecam? Cholera nie.
Raczej nie. Chyba nie. Chociaż jest to według mnie najciekawszy Lost Planet. Serio, gdy już coś się w nim dzieje, to chcę być tego świadkiem. Przez cały czas trzymałem kciuki za Jima oraz interesowałem się rozterkami jego szefa, Braddocka, jak i paru innych pobocznych postaci. Szkoda, że sam gameplay oraz decyzja o ciągłym i powolnym butowaniu z lokacji do lokacji to zainteresowanie skutecznie zabijały. Lucky timing, I guess. I don't know if you've got a good luck charm or you are one. Funny how often luck feels just like getting my ass kicked. Z perspektywy czasu nie dziwi mnie, dlaczego ta seria została tak zapomniana. Jej potencjał tak naprawdę nigdy nie został w pełni osiągnięty. Każda z tych gier robiła coś dobrze, a coś źle. W dwójkę chociażby grało mi się zdecydowanie najlepiej, ale za to trójka jako jedyna zaangażowała mnie swą fabułą oraz postaciami, jako jedyna nie odrzuciła koślawym sterowaniem. Jedynka najbardziej zasługuje na polecenie przez wzgląd na jej wartość historyczną oraz to, że jest niezłym kompromisem pomiędzy klimatem, fabułą i gameplayem. Jest też bardzo krótka, co w tym wypadku ma znaczenie. Cała ta historia Wayne'a, starającego się pomścić ojca i zniszczyć Nevak, jest cholernie kiczowata i oklepana jak schab w taniej przydrożnej karczmie. Ale nie powiem, by w ostateczności nie był on całkiem smaczny. Dwójka jest najfajniejsza pod względem walki, kreatywnych poziomów oraz bossów, ale nie oferuje nic ponadto, a poza tym jest zdecydowanie za długa. Gdyby jej tryb kooperacyjny jeszcze żył, to nie powiem. Polecałbym bardzo gorąco w jakiejś zgranej ekipie. A tak, to z perspektywy czasu, Lost Planet 2 pozostaje najmniej wartą spędzenia przy niej swoich cennych godzin. Trójka? No, tu mam problem. Gra jest bardzo średnia, mało oryginalna, często nudna, ale z racji tego, że gra się w nią właśnie jak w przeciętną strzelankę TPP tamtych czasów, a przedstawiona tu historia naprawdę potrafi być interesująca, to chyba jako tako polecić mogę, jeśli nie masz godniejszej kubki wstydu. I to naprawdę mówi wiele, gdy najlepsza gra tej ekipy wciąż jest mało godnym inwestycji czasu średniakiem. A ludzie wyzywają mnie od najgorszych za krytykę Finest Hour, gry na wskroś złej, gównianej i do dupy. No cóż, nostalgia to silna bestia. Co zaś silne nie jest, to ma chęć na powrót do tej serii w najbliższej, a nawet nieco dalszej przyszłości. Dude, this is like 50 years old. I don't think a modern day replacement would work with wherever this came from.